po rozdunku czas zacząć manianę. Najważniejsze to się dobrze ustawić. Będzie to, co Krzysiu lubi najbardziej, cofanko na prawą stronę. Muszę się zastanowić. Ja muszę sobie ciągnik wypoziomować. Znaczy wypoziomować na maksa do góry. Błotnikiem prawie trę. I widzicie, ziomeczki, tak się jeździ w dystrybucji. Teraz sobie muszę konika wypoziomować, żebym nie zapomniał, bo byłyby jaja. No, także najlepszy manewr mam już za sobą. Czegoś takiego nie spotyka się na co dzień. Jeździłem pół roku w Biedronce, nawet takich rzeczy się nie robiło. No, widzicie, mi to dosyć ładnie poszło. Najważniejsze to się na początku dobrze ustawić, bo jak będziesz szedł zbyt równolegle do rampy, chodzi o naczepę, no to potem ci nie starczy miejsca, żeby się po prostu złamać bardziej. No mi starczyło. Poprzednim razem robiłem to na dwa razy, bo właśnie mi brakło miejsca i musiałem pociągnąć do przodu. Oczywiście miałem już przed kabiną sznurek osobówek. A dzisiaj widzicie, elegancko mi poszło, bo już trzeci raz tu już doświadczony jestem, także wiedziałem co robić. No a teraz sobie lecę.
Pajo, do następnego.